15 maja w Nekli odbyła się już 11. Międzygminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. W zabawie uczestniczyło 8 placówek. Tradycyjnie rozpoczęło się od zawieszenia flagi olimpijskiej. Burmistrz Karol Balicki z tej okazji zapalił znicz olimpijski. Znicze olimpijskie najczęściej zapalają wybitni sportowcy. Może pan burmistrz się pochwali, jaki sport uprawia albo uprawiał kiedykolwiek? No tutaj, że tak powiem, nie mam wielkich osiągnięć. Sportowcem byłem średnim, aczkolwiek w koszykówkę całkiem dobrze mi szło. Niestety później talent został zmarnowany. Zmagania przedszkolaków były zacięte. Dzieciaki musiały m.in. sprawdzić się w biegu z taczką i przekładaniu klocków, a także w slalomie między tyczkami z piłką. Beata Kowalska, główna organizatorka imprezy, tłumaczy skąd pomysł. Pomysł w sumie pojawił się stąd, że jest wiele zawodów i konkurencji sportowych dla dzieci starszych, a w sumie o przedszkolach mało się słyszało. Dlatego postanowiliśmy zrobić coś wielkiego, rozpocząć inicjatywę, która propagowałaby i zaszczepiła taką miłość do sportu. W tegorocznej edycji po raz kolejny bezkonkurencyjnie okazali się przedszkolacy z Czerniejewa. Drugie miejsce zajęła Targowa Górka. Na trzecim miejscu uplasowali się gospodarze z Misia Uszatka.